Cześć, dzisiaj kolejny vlog i po raz kolejny karty Pokémon. Nie, na spokojnie, to nie chodzi o to, że zamieniam się tylko w kanał o karciance Pokémon, chociaż to jest całkiem fajny i wciągający temat. Niedługo zaczynamy grudzień, więc czekać na Was będą kolejne filmiki z nowego kalendarza komiksowego adwentowego, więc to się wszystko już szykuje. Ale tak się złożyło, w poprzednim filmiku wspominałem o tym, że wyszedł nowy dodatek boosterów do Pokémonów i okazało się, chwilę później po tym jak nagrałem ten materiał, okazało się, że w Lidlu, w naszych polskich Lidlach mają się pojawić boostery. Dokładnie 22 listopada w poniedziałek to była właśnie taka oferta z Fusion Strike. No i cóż, wybrałem się z samego rana, żeby poszukać tych boosterów i przy drugim Lidlu odnalazłem. Przy pierwszym w ogóle pracownicy nie wiedzieli, o co chodzi. Z doniesień od znajomych też wiem, że to nie tak, że w każdym Lidlu było. Tam, gdzie ja akurat trafiłem, był tylko jeden box z tymi boosterami. Wątpię, że ktoś przede mną, nie wiem, zgarnął cały box i kupił i wyszedł ze sklepu, bo byłem tam dosłownie jakieś pół godziny po otwarciu, a i tak były pustki. No chyba, że rzeczywiście ktoś tak zwinął. No ja pozwoliłem sobie kupić 3 opakowania. Więcej tak naprawdę za bardzo nie potrzebuję. Na dobrą sprawę, to na czym mi najbardziej zależy teraz obecnie w kartach, to żeby zobaczyć i zdobyć jakieś ciekawe po prostu Pokémony, żeby móc sobie jakąś fajnie zmodyfikować talię. Po poprzednim filmiku zapewne już widzieliście, że no, energii trainerów mi nie brakuje. Tego Mew sobie może zostawimy na sam koniec. I zaczynamy od pierwszej paczki. Nie mam zielonego, nie sprawdzałem w ogóle jaka jest lista tych kart, co tam się może w środku trafić. Bo pewnie już jest pełno innych unboxingów tych kart na tych popularniejszych kanałach polskich czy zagranicznych. Ja sobie tak po prostu otworzę z niewiedzą. Będę mieć frajdę z otwarcia. OK, kod. To sobie zostawimy. I raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczymy, czy trafi się coś z rzadszego, czy nie. Znów pewnie nie rozpoznam, bo dla mnie najważniejsze i tak jest bardziej Pokémon niż czy coś jest rzadsze, czy nie. Energia nas nie interesuje. O! Od Zigzaguna ewolucja, którego chyba nie mam z tego co pamiętam, więc będzie dobrze go uzupełnić przy jakiejś okazji. Stantler. No. Gliscor. Tego kojarzę jeszcze. Panpur, któryś już z kolei chyba w mojej kolekcji. Eevee, którego chyba jeszcze nie miałem, mogę się mylić. Shinx. No akurat a propos, bo też przyszedł na dzień premiery do mnie, przyszły dwie gry nowe na Switcha z Pokémonów, akurat Diamond i Pearl remake, to się to świetnie składa. Shelmet. I... Ach, proszę bardzo. I kolejny Pokémon, którego nie kojarzę. OK. Idziemy z następną paczką. Z tym wielkim Gengarem, z wielkim jęzorem wystawionym. Może kiedyś będzie mi to dużo szybciej wychodzić. OK. Energia. O!
Elessa, jedna z moich ulubionych gym liderek. Black White gry, jedne chyba z najlepszych. Beware, tak to się czyta. No cóż, nie mam podstawowego Pokemona. Trainer, Stadium. O, tego jeszcze nie miałem, to na pewno. Wulu, słodziak. Panciam. O, Smash Kick. Galarian Darumaka. Ha. Indeedy. Indeed. O, pięknie. Chociaż w tych kartach, które już miałem, jest jego wersja ze znacznie ciekawszym atakiem. Wow. Wow, 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 wow. Nie mam pojęcia, jak bardzo jest rzadki, ale najbardziej mnie zachwyca fakt, jaki to jest Pokémon. To jest w końcu ostateczna wersja jednego ze starterów i to jeszcze z Johto. 170 HP i holo. Nice. To myślę, że jest... To było całkiem udane. Okej, ostatnia paczka z pięknym Mew na opakowaniu. Mew tutaj gościnnie z nami też przesiaduje w wersji Funko. I zaraz się dowiemy, co też się tam kryje w tej ostatniej paczuszce. Raz, dwa, trzy, cztery. I wodna energia, których mam już za dużo. Delcatty. Przydałby się, Skitty by się tylko jeszcze przydał, żeby był. Wow. To mi się podoba. Pięknie. O, jak pięknie uzupełnienie do tego, co było w poprzedniej paczce, więc się bardzo cieszę. Teraz tylko, chociaż mam to Daila z karty z McDonalda, więc mogę sobie bez problemu sobie talii nie uzupełnić. O, ten cwaniak to akurat chyba jest basic do Pokemona, który był wcześniej. Snubbull. Okej. Okay. Geodude. Powrót do klasyki. Pierwsza generacja. Nie znam tego Pokemona, ale wygląda nadzwyczajnie świetnie, cudownie. I chyba to będzie teraz ostatnia karta? Czy jeszcze nie? Okej. Okay. Tego nie kojarzę. Ciągnąć dwie karty. Fajny atak. To jest chyba reverse holo, jeśli się nie mylę. Cały czas to nazewnictwo jeszcze mi przychodzi z trudem. Nice. I Azumarill. Nie pamiętam, czy mam Merilla, ale coś zaskakująco dużo tych wodnych Pokemonów mi tutaj się trafia. No ja, jeszcze wodna energia. No cóż, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten unboxing, odpakowywanie boosterów z Fusion Strike. Więc dzięki, że wpadliście na chwilę. No i od 1 grudnia jedziemy z komiksowym kalendarzem adwentowym.